Hej, witam na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z moim top 5 ulubionych podkładów i nie będzie to żaden ranking, wszystkie musiałyby znaleźć się na pierwszym miejscu. Chciałam do tego filmu podejść trochę w inny sposób. Mianowicie zastanowiłam się, jakie kategorie podkładów posiadam w swojej kolekcji oraz który jest najlepszy z tejże kategorii. I tak naprawdę mówiąc kategoria, mam na myśli podkłady o konkretnym wykończeniu bądź kryciu. Są więc tutaj podkłady lżejsze, są cięższe, o większym bądź mniejszym kryciu. Natomiast to, co jest ważne, żeby zaznaczyć na początku tego filmu, to jaką ja mam cerę oraz jakie są moje potrzeby, jeżeli chodzi o podkład. Ponieważ to oczywiście jest bardzo personalne. Także ja moją cerę określam jako suchą. Ta suchość tak naprawdę występuje na całej twarzy, głównie na policzkach, ale często zdarza mi się też na czole bądź na brodzie. Zdarza mi się oczywiście też przetłuszczać w strefie T, to jest dosyć naturalne. Natomiast nie powiedziałabym, żeby to był jakiś mój duży problem. Zdecydowanie największym problemem są suche skórki. I tutaj od razu muszę zastrzec, że jeżeli chodzi o skórę suchą, bez dobrze dobranej pielęgnacji żaden podkład nie będzie wyglądał dobrze. Nawet te 5, które zaraz Wam pokażę. Ważne jest zarówno regularne złuszczanie naskórka, z czym ja przyznaję, mam problem, oraz oczywiście nawilżenie. Nawilżenie to jest po prostu moja mantra. U mnie najlepiej sprawdzają się albo olejki, albo bardzo tłuste kremy na noc. Na dzień troszeczkę lżejsze, ale nie nazwałabym ich lekkimi. Bardzo lubię też wykorzystywać pielęgnację jako swego rodzaju primer, także wolę takie dosyć gęste kremy również na dzień. I na tak przygotowaną skórę nakładam podkład, najchętniej jeden z tych 5. Co warto jeszcze o mojej skórze wspomnieć, to że ma ona 33 lata, pojawiają się więc jakieś nierówności, zmarszczki. W dalszym ciągu zmagam się z trądzikiem, głównie tutaj na brodzie. Natomiast to też jest powiązane trochę ze stresem i z dietą. Także to, czego ja szukam w podkładzie, to może nie do końca mocne krycie, natomiast krycie, które mogę zbudować w te dni, w których trochę bardziej mnie wysypie. Natomiast na pewno szukam lekkiej konsystencji. Raczej preferuję podkłady te wodniste niż kremowe. Oraz moim preferowanym wykończeniem jest wykończenie naturalne. Aczkolwiek w mojej piątce znalazł się też podkład matujący oraz podkład mocno taki rozświetlający. Także jeżeli macie suchą skórę bądź jesteście po prostu zainteresowani, jakie podkłady są w moim top 5, to zapraszam do oglądania. W kategorii najmniejszego krycia, ale jednak przepięknego wykończenia, bardzo naturalnego, bardzo lekkiego podkładu wygrała Pat McGrath. Podkład nazywa się Skin Fetish Sublime Perfection. Ja mam go w kolorze Light 2, który według mnie jest bardzo dobry. Ten podkład jest bardzo wodnisty. Chyba najbardziej, jakie posiadam w swojej kolekcji. Natomiast jest przez to bardzo przyjemny na skórze, taki wręcz kojący. Daje bardzo promienne, naturalne wykończenie. Daje się budować, aczkolwiek nie powiedziałabym, że do krycia średniego. Dalej jest to krycie bardziej delikatne. Natomiast ja nie mam z tym jakiegoś dużego problemu. Po prostu na brodę, tam gdzie zazwyczaj potrzebuję większego krycia, nakładam korektor. Natomiast reszta twarzy jest przepięknie rozświetlona i tak naprawdę nie czuję go na twarzy, a czuję takie przyjemne nawilżenie. To, co jeszcze warto wspomnieć o tym podkładzie, to, że zawiera on 35 ml, więc jest to 5 ml więcej niż standardowy podkład, co nie ukrywam sprawia, że nakładam go trochę więcej może niż powinnam i generalnie nie przejmuję się tym, że szybko go wykończę. Nie jest to produkt tani, natomiast na stronie PAD bardzo często można trafić na promocje 30%, nawet 40% i wtedy na pewno warto zaopatrzyć się w buteleczkę podkładu. Jeżeli chodzi o datę ważności, jest to standardowe 12 miesięcy i został wyprodukowany we Włoszech. Kolejny podkład również ma lekkie krycie, natomiast formulacyjnie jest to zupełnie co innego i mowa tutaj o podkładzie z Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Ja mam w kolorze 1N2 i to jest również bardzo lekki podkład, natomiast on, jak widzicie, nie jest już tak wodnisty jak Pat McGrath. Jeżeli chodzi o wykończenie, jest bardziej, można powiedzieć, naturalny, nie jest aż tak rozświetlający jak Pat McGrath. I jego dosłownie nie czuć na twarzy. Nie wiem, jak to zrobili, ale naprawdę łączy się ze skórą i przestaje czuć, że w ogóle noszę make-up jakiś na twarzy. To jest podkład, który pojawił się na rynku niedawno. Używam go jakiś miesiąc będzie w tej chwili, chyba tak. I bardzo szybko trafił do moich ulubieńców. Lubię go używać w dniach, w których może nie chcę jakiegoś wielkiego rozświetlenia, potrzebuję coś na szybko. Takiego, wiecie, normalnego krycia na co dzień. Nic ciężkiego, nic znowu takiego bardzo lekkiego jak BB Cream, czy jak ten podkład od Pat McGrath. Coś takiego pomiędzy. To, co w nim bardzo lubię, to, że mogę go budować i rzeczywiście można swobodnie nałożyć drugą warstwę, nawet nie na całą twarz. Ja go lubię też używać w dniach, w których mam trochę bardziej zaczerwienione policzki i wtedy na całą twarz nakładam jedną warstwę, natomiast tutaj na same policzki nakładam drugą.
i wygląda to naprawdę przepięknie, nie ma żadnego odcięcia. Mam nadzieję, że ten podkład szybko wejdzie do polskiego Douglasa. W tej chwili można go dostać na stronie Cult Beauty, jeżeli dobrze pamiętam. Kolejny podkład totalnie rozniósł kategorię podkładów matujących, nie ma absolutnie sobie równych. I mowa oczywiście o Tom Ford i Traceless Soft Matte Foundation. To jest podkład, który również Wam niedawno pokazywałam na swoim kanale w takim filmie Wojna Podkładów, gdzie porównywałam dwa podkłady Toma Forda. Jeden właśnie matowy, drugi niby rozświetlający. Ja mam go w kolorze 0.3 Ivory Silk i jest to całkiem niezły kolor. Można go dostać w sklepach The Cosmetic Company Store. Zazwyczaj za minus 50%, także polecałabym najpierw udać się tam. Jeżeli w Waszym mieście nie ma tego sklepu, to te sklepy działają także na Instagramie. Wiem, że można do nich zadzwonić albo napisać i taką transakcję zrobić niejako przez telefon. Nie jest to żaden sklep typu Krzak, jest to naprawdę duża, duża sieć. Natomiast jeżeli chodzi o sam podkład, jest to jedyny podkład matowy, który moja sucha skóra jest w stanie znieść. Jak widzicie, jest dosyć błotnisty. To jest na pewno jeden z powodów, dla którego ten podkład w ogóle działa na mojej suchej skórze. Jest również bardzo kremowy i naprawdę nie czuć tego matu czy ściągnięcia na twarzy. Natomiast to, co warto wspomnieć, to to, że ma dosyć intensywny zapach. Nie tak intensywny jak ten drugi podkład Toma Forda, który Wam pokazywałam, ten rozświetlający. Natomiast również zapach tutaj jest, także jeżeli macie bardzo wrażliwe oczy, czy po prostu nie lubicie zapachów w swoich kosmetykach, no to Tom Ford odpada. Ja go natomiast bardzo lubię właśnie za to matowe wykończenie, które nie jest takim tępym matem. Krycie ma lekkie do średniego, aczkolwiek ja przy takich matowych podkładach raczej staram się tego krycia nie budować, po to, żeby zwyczajnie skóry mi nie przesuszyć, ale nawet przy jednej warstwie zachowuje się bardzo fajnie. To, co warto jeszcze o nim wspomnieć, to to, że on ma datę ważności 24 miesiące, co jest dosyć rzadko spotykane. Najczęściej podkłady mają 12 miesięcy i to wszystko, ale dajcie mi znać, jeżeli Wy wyrzucacie podkład po 12 miesiącach, bo ja tego nie robię. O ile podkład nie zmienił swojego zapachu, konsystencji czy działania na skórze, używam go dalej. Natomiast tutaj przez 2 lata możemy być spokojni, także jest to jakiś plus. Następne dwa podkłady to już kategoria średniego krycia do mocnego. Oba są też takiej kremowej konsystencji, więc troszeczkę inne niż poprzednie 3. Różnią się tak naprawdę wykończeniem. Pierwszy z nich to Make Up by Mario. Podkład nazywa się Surreal Skin. Jest to rzeczywiście bardzo kremowy podkład. O średnim kryciu, które możemy budować, jak widzicie, zupełnie nie spływa. Jest też znacznie gęstszy niż te pozostałe. No i wydaje mi się, że krycie też już tutaj widać na ręce, że jest mocniejsze. On też ma w sobie takie mikro drobinki, które sprawiają, że ten podkład jest taki mocno rozświetlający. Nie do stopnia, w którym byłoby to jakąś przesadą i żebyśmy wyglądali jak posmarowani smalcem. Natomiast na pewno nie jest dla tych, którzy preferują bardziej naturalne wykończenie. Chyba, że użyjecie tego podkładu bardzo mało. Mario zresztą poleca użycie maksymalnie jednej pompki, raczej skłania się ku pół pompki. To na początku wydawało mi się dosyć dziwne, natomiast zauważyłam, że rzeczywiście to pół pompki nawet w zupełności wystarcza. Zwłaszcza jeżeli używamy korektora do przykrycia tych punktów, które no, wymagają tego krycia. Natomiast naprawdę bardzo ładnie się buduje. Ja go często używam nawet bez korektora na niedoskonałości. Dalej oczywiście używam korektor pod oczami, w trochę jaśniejszym odcieniu, natomiast na resztę twarzy ten naprawdę jest wystarczający, jeżeli chodzi o krycie. I przyznam, że ja na początku nie byłam tak zupełnie przekonana do tego podkładu. Kolor, który mam, bo chyba też jeszcze nie powiedziałam, 1C, jest troszeczkę różowy, za różowy na moje upodobania. Natomiast przy użyciu odpowiedniego korektora, plus potem zbrązowienia twarzy, gdzieś ta różowość zanika i aż tak mi nie przeszkadza. W tej chwili wydaje mi się, że jestem mniej więcej w połowie, jeżeli chodzi o wykończenie tej butelki. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy jak go skończę, nie spróbować tego kolorku wyżej, 2N, zwłaszcza jeżeli chodzi o lato, bo on wydawał mi się troszeczkę ciemniejszy, tak ciut jest ciemniejszy i bardziej żółty. Może więc na lato by mi się sprawdził, a naprawdę bardzo lubię wykończenie tego podkładu oraz to, że jest naprawdę kryjący, więc w dni, w które mam trochę więcej niedoskonałości albo jakoś czuję się, wiecie, tak niefajnie i po prostu chcę nałożyć coś bardziej kryjącego, ale też rozświetlającego moją twarz, no to Make Up by Mario jest zazwyczaj tym pierwszym wyborem. Także dla fanów trochę większego krycia i promiennej cery Make Up by Mario będzie świetnym wyborem. I ostatni podkład, jaki Wam dzisiaj pokażę, to mam nadzieję, że już wiecie, Charlotte Tilbury i Beautiful Skin. To jest podkład, którego buteleczkę już całą zużyłam i to jest właśnie moje drugie opakowanie. Ja mam w kolorze 1 Neutral
I ten podkład troszeczkę już się leje, nie jest więc aż tak gęsty jak Make Up by Mario, natomiast jest równie kremowy i kryjący. Natomiast moja skóra bardzo lubi wodnistość tego podkładu i jego konsystencja sprawia, że nakłada mi się go naprawdę bardzo przyjemnie, niczym jakiś lekki krem do twarzy. Wykończenie ma bardzo naturalne, natomiast nie jest tak rozświetlające jak Mario, ale znowu bardziej niż Laura Mercier. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Również bardzo przyjemny podkład na co dzień, na te dni, w których potrzebuję troszkę większego krycia niż na przykład to, co daje mi Pat McGrath. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że kupiłam drugą tubkę, powinien Wam dużo powiedzieć, bo autentycznie było mi bardzo przykro, jak go nie miałam w swojej kolekcji. W tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby go nie mieć. Jest bardzo przyjazny suchej skórze, właśnie przez tą kremowość, przez tą mokrość tej formulacji daje efekt takiej zdrowej, nawilżonej skóry. Jeżeli chodzi o datę ważności, również tutaj mamy 12 miesięcy, czyli podsumowując takie technikalia, wszystkie te podkłady oprócz Toma Forda mają ważność 12 miesięcy, Tom Ford ma 24, natomiast jeżeli chodzi o pojemność, wszystkie mają 30, poza Pat McGrath, która ma 35. I to wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Dajcie mi znać, czy któryś z tych podkładów używacie, czy może lubicie i jaki jest najlepszy podkład dla Waszej cery. Podzielcie się tym na dole, żeby też doradzić innym. Podkłady to jest bardzo indywidualna sprawa, także nawet jeżeli 1000 ludzi powie Wam, że ten podkład jest genialny, nawet dla Waszego typu skóry, być może Wam się nie sprawdzi. Ale mimo wszystko, im więcej opinii, tym lepiej. Podzielcie się swoimi ulubieńcami w komentarzach. A ja tymczasem znikam. Życzę Wam przemiłego tygodnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.